Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w trzecim odcinku w grze The Forbidden City. Z tej strony 94 i zaczynamy. Tutaj pomiędzy odcinkami sobie troszeczkę pograłem, żeby wiedzieć, co się będzie dalej działo, jak mam tutaj się na to wszystko przygotować. No więc zaczynamy rozgrywkę. Tutaj jeszcze po rozmowie właśnie z Sentią dowiedziałem się, że tamta Lulia, do której mamy się dostać, Lulia. Mieszka w willi naprzeciwko. Jeszcze nie jestem pewien, która to jest willa, bo prawdę mówiąc nie udało mi się znaleźć, ale tutaj po wyjściu jest ta willa albo ta. Z tym, że do tej są zamknięte drzwi. Zresztą o czym zaraz się przekonamy. Ale jeszcze zanim teraz nopi się udamy porozmawiać z jej ojcem. No to siedzi u góry, musimy z nim też sobie zamienić dwa słowa. Magistrat Sentius to jest ojciec tamtej właśnie panny. Wreszcie jesteśmy sami. Mam nadzieję, że wiesz, kim jestem. Czy mogę poznać twoje imię? Jestem GM4, to jasne, dziwne imię. Ciekawe imię. I stosując to z ciekawym akcentem... Jestem uczoną. Dobrze widać osoby w naszej małej społeczności. Boże, jesteś ciekawy, czemu cię przywołałem. Czy możesz spojrzeć na to wspaniałe miejsce? Ciekawe, sekretne miasto ukryte głęboko w górach od setek lat. Dobrze, no jest pięknie tutaj, jest pięknie rzeczywiście. Ale ważniejsze, biorąc pod uwagę cudowną społeczność, jest 22 kompletnie dziwne osoby, żyjące w tej naszej przystani. Żadnych, nie ma tutaj żadnych bujek, złodziejstwa. Czy widziałeś coś kiedyś tak niezwykłego jak miasto bez grzechów? No nie widziałem. Ani ja. Do momentu, kiedy tutaj nie przyszłem. Ale ten cud jest jednocześnie przerażający. Jeśli choćby jedna osoba popełni grzech, każda osoba zginie. Budowniczy tego miejsca, kimkolwiek są, napisali ostrzeżenie. Wielu będzie cierpieć grzechy za grzech jednej osoby. Klątwa Meduzy i Midas połączona, zamienia nas w złoto. I stąd się bierze nazwa Złota Zasada. To niezwykłe, jak tutaj udało nam się długo przeżyć. Ale każdego dnia jestem coraz bardziej boję się czasu, kiedy wschodzi słońce. Myślę tylko o tym, żeby nikt nie popełnił żadnych grzechów. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Okej, mam tutaj jeszcze całą, widzę, serię pytań. Dobra. I licznik grzechów. Jaki tutaj jest licznik grzechów, jeśli dobrze rozumiem? Inteligentne pytanie. Była tutaj debata w pierwszym tygodniu. Or to some other ill-defined wrong. Of course everyone agrees on the basics. No, wszyscy się zgodzili. Nie ma złodziejstwa, nie ma morderstw. Beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying? Co z kłamaniem? Co z kimś obrażaniem? Próba ucieczki, przekupstwo, samobójstwo. Które z nich są grzechami, a które nie? And so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome.
No i muszą dbać tutaj o wspólny interes. The proper respect that we may prosper as Rome has for centuries. Okej, okay, jest to, no, przyznam, dosyć zagmatwane. Dobra, tutaj możemy poddać to, widzę, wątpliwość. No dobra, zróbmy tak. Barbarzyńcy? O czym ty mówisz? Imperium jest najbardziej cywilizowaną siłą znaną na świecie. Rzym jest światłością w ciemności. W 8 stuleci urodziła wielkich filozofów i tam całą elitę. Mamy świetne prawo chroniące naszych cywilów. Wszyscy nasze, całe nasze społeczeństwo jest traktowane tak samo, bez względu na kolor skóry, orientację seksualną. Kiedy ludzie głodują, dajemy im jedzenie. No i są zabronione tutaj odpowiednio przestępstwa. Żadne inne cywilizacje nie są tak rozwinięte. Okej, no tutaj jest akurat duża prawda, bo w starożytnym Rzymie, no, to co tutaj mówi Sentius, no, było prawdziwe. Tutaj możemy się spytać o właśnie posiadanie niewolników. No właśnie, bo tam w Rzymie było niewolnictwo legalne. Ale co możemy robić z więźniami wojny? Ale niewolnicy te są chronieni przez prawo. No tutaj oczywiście można się tym kłócić, ale szczególnie pod koniec życia imperium w zasadzie niewolnicy mieli często lepiej niż niektórzy biedniejsi. Czy twoi ludzie oglądają krwawe sporty dla rozrywki? Okazjonalnie. Ale wszyscy wiemy też, że są wolontariuszami bądź więźniami, którzy i tak zostali bezkazani. Nie widzę w tym nic złego. Okej. Czy kobiety nie mają praw takie same jak mężczyźni? Oczywiście. Ale więcej praw łączy się także z większą uczelnością. Ale mają prawo być chronieni przez swoich ojców i mężów. Okej, coś w tym stylu. Tutaj, czy są ścigani chrześcijanie? You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year. It's hard to blame the people for being angry about that. Czy masz na myśli, zapomniałem słowa. Mniejsza o to. Czy można myśli kult, który jest odpowiedzialny za spalenie połowy Rzymu w zeszłym roku? Ciężko jest winić ludzi za bycie złym odnośnie tego. Blasphemous to znaczy bluźnić. Dobra. Czy traktujecie tutaj jakieś kary wspólne? We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Nie, tutaj odpowiada, że oczywiście, bo ciężko byłoby zjednoczyć tyle tribes odmiennych ludności bez tego. Plemion. No i tutaj na koniec jeszcze tam, skąd pochodzę, te rzeczy są wstrętne. Right now you're alone. Long way from. Ale teraz jesteś daleko, daleko od domu. Wyraziłem moje zdanie. Dobra, to będą chyba wszystkie pytania, widzę z tego co wiem. A nie, są tutaj, widzę jeszcze cały szereg nowych pytań. Okej, okay, także lecimy dalej. Co miałeś na myśli mówiąc, że Proserpina przysłała mnie?
In my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina. Jakiś starożytny rytuał odnowienia życia. It said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. Aha, więc może się zdarzyć, że jedna osoba po prostu się cofnie w czasie. The goddess's shrine. I knew that person was you. You don't belong in our time. Nie należy do naszych czasów, prawda? Okej, okay, skoro wie, no to można mu tak też powiedzieć. To raczej nie będziemy kłamać, bo to jest grzech, a jak wiemy, grzechy w tej grze są złe. Tak, jestem sprzed 2000 lat z przyszłości. 2000 jest? That is unfathomable. Nie wiem, co to znaczy. In your time, what did you see? Powiedz mi, co zobaczyłeś w twoich czasach? Co się stanie z nami? Co się stanie z tym miastem? Wszystko się zmieni w złote statuły i nie widziałem nic. No dobra, no to wszystko się zmieni w statuły, nie będziemy kłamać. Mogłem sobie to wyobrazić, nasz upadek. Tysiące razy. Ale ciągle łamie to moje serce słyszeć prawdę. Dobra, lecimy dalej. Praca rytualna. Rytualne poświęcenie Proserpiny. Zgodnie z instrukcjami. Jakieś ofiara jest wymagana. Wino, jedzenie i czasami zwierzęta. Ale w tym przypadku ofiara musi być bardziej kosztowna. Życie osoby musi być poświęcone. Czy widziałeś jakiś znak, mój znak z przyszłości? Dobra, widziałem człowieka rozstającego w świątyni. Rozumiem, że to byłem ja. Jeśli będę zmuszony wykonać ten rytuał, i muszę się upewnić, że zrobię wszystko, co jakby w mojej mocy, czyż nie? Oczywiście, że tak, zrobię wszystko, co w mojej mocy. To wszystko, co mogłem pytać. Okej, mam jeszcze kilka pytań. Czemu jesteś taki przesłuchujący, dochodzący? Wierzę, że jesteś w najlepszym miejscu do pytania ludzi różne rzeczy. Jesteś nowy w mieście i to jest całkowicie normalne. You shouldn't have that problem though, unless of course you get off on the wrong foot. A tutaj generalnie on jako właśnie ten magistrat no nie może być obiektywny we wszystkich sprawach w takim wielkim skrócie. Czy masz jakieś podejrzenia? Czy mierzyłeś się kiedyś z problemem tak długo, że nie mogłeś zobaczyć jego rozwiązania? Tutaj czego potrzeba to świeża para oczu. Im mniej uprzedzeń i więcej niezależności, tym lepiej. Dobra, zapytajmy się go, co tak naprawdę myśli. Dobrze. There are those who wish to vote me out of office. Są to te osoby, które chcą mnie głosować. Misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. Jakiś Franklin jest osobą bardzo samolubną i go obserwuję bardzo uważnie. Gdybym był tam, to bym bardzo go uważnie obserwował. Dobra, czy może mi wrócić do naszych czasów? Jeśli zrozumiałem rytuał Proserpiny, muszę sam o to zadbać. Pogódź, że ci to wyjaśnię. Wyobraź sobie grzechy przeciwko złotej zasadzie i do momentu, kiedy się to nie zrobi, to nie stworzy się żaden portal, nie będziesz mógł wrócić. I to tworzy paradoks.
Make sense? To zmieni przeszłość. Jeżeli coś zrobisz, to zmieni dla nas całą przeszłość. Ma to sens? No, ma, niestety. Dobra, wszystkie pytania. Udało nam się w końcu odpowiedzieć. Strasznie długo to trwało, 15 minut praktycznie. Dobra, czy możemy się... On się pyta nas, czy możemy upewnić się, kto pragnie jego złamać zasadę, złożyć tę zasadę. Dobra. Cudownie. Potrzebuję ciebie, żebyś całe miasto obserwował. Rozmawiaj ze wszystkimi, pomóż wszystkim. Pozwalam ci wchodzić do prywatnych domów i przeszukiwać dokumenty do momentu, jeżeli będziesz poproszona, żeby wyjść. Jeśli czegoś się dowiesz, to powiedz mi to jak najszybciej się tylko da. I ostatnia rzecz. Gdybym był tobą, zacząłbym w domu Lucrecji. Wydaje mi się, że tam coś nie jest w porządku. Dobra, dobra, jeszcze się to widzę przeciągło. Dobra, w końcu się udało tą rozmowę zakończyć. Mamy 15-16 minut na koncie, więc już za chwilę w tym odcinku nie zrobimy, a zrobimy sobie troszeczkę może minimalnie dłuższy. Tak więc sobie od razu może zejdziemy i pokażę wam tutaj kilka rzeczy, które dało mi się ogarnąć. Generalnie tę całą mapkę sobie już mniej więcej ogarnąłem. Więc tak, tutaj możemy coś ukraść, ale zobaczcie, jest steel. I wtedy jest to takie na czerwono. Nie chciałbym tego robić, nie wiem co się wtedy stanie, ale obstawiam, że będzie coś bardzo, bardzo złego. Więc idziemy od razu w takim razie. Aha, mieliśmy wyjść sobie głównym wyjściem, tu jest wyjście. Pójdziemy sobie na targ. Ja już tutaj znam mniej więcej mapkę. Wiem, gdzie można iść sobie. Aha, tutaj mi wykazać, tutaj się nie da wejść. Świeże mięso, tak. Widzicie, tu są już zamknięte i tutaj chyba jest tam ta lulia. Albo tutaj, a tutaj jej nie ma, tutaj całą dom przyleciałem dookoła i nikogo tutaj nie spotkałem. W żadnym miejscu, tu jest wyjście drugie. Jeszcze u góry można sobie wejść, ale tutaj nikogo oczywiście nie ma. Bo to sprawdzałem. Aha, jeszcze jedna ciekawostka, można sobie zobaczyć jak te złote postacie odwracają głowę. O, tego nie było przedtem. Coś nas tutaj... Jakiś marker się pojawił. Tędyk, dobra, zaraz sobie to ogarniemy. Chciałem wam pokazać jak właśnie ta postać, jak ten złoty posąg odwraca głowę. Wystarczy po prostu tak trochę skierować bokiem ekranu i właśnie widać. Tak samo będzie tutaj teraz, nie? Dobra. Tutaj widzę, że ten szlaczek próbuje nas gdzieś prowadzić. Chyba do tego Shrine of Apollo. A teraz sobie tam dojdziemy. Idziemy najpierw tutaj. Tu jest, tak się mi wydaje, przynajmniej jakieś takie targowisko, taka jedna z głównych uliczek. Tu jest, tutaj się udamy w odcinku następnym, ale najpierw idziemy tutaj. Tu są ludzie, już tam z nimi można sobie porozmawiać. I tutaj jest ciekawostka, zobaczcie, tutaj się pewna kobieta chowie. Pomóż mi, musisz coś zrobić. Mężczyzna przybył w łaźni i ma broń. Musisz coś zrobić, bo on próbuje złamać złotą zasadę. Dobra, w takim razie zrobię to. Dzięki. On tutaj jest, gdzieś tutaj jest. Muszę się ukryć. Ukryję się w tej pustej świątyni, znaczy, no, shrine, kapliczce. Czy to słyszałaś? Słyszałem szept nie. Co? Nie mam na to czasu, muszę uciekać. No dobra, nieistotne. I uciekam właśnie teraz do tej świątyni. Do tej właśnie kapliczki, która się właśnie teraz zawali. No, jeszcze zdążyła odpowiedzieć właśnie. Jak widzicie się zawaliło. I to była karteczka ostrzeżenie, że może się w każdej chwili zawalić. No niestety, że leży pod tymi gruzami. Ale my idziemy w takim razie tam, gdzie mamy wskaźnik. Czy mnie słyszysz? No tam widzę, że ktoś tam rozmawiają. Fabian, o! O, bogowie, ona jest martwa. Czy ktoś to widział? Co musiał tu przyjść? Biedna, słodka dziewczyna. Dobra, my lecimy tutaj. To są właśnie te łaźnie całe. O, i właśnie tu przychodzi ten bandyta z łukiem. Stój tutaj. Szukam Tiberiusa Quintusa Crispusa.
znany także jako Quinctus. Wie, gdzie on jest? Nie znam żadnego Quinctusa. Nie jestem pewien, czy mogę ci uwierzyć. Pozwól, że tobie to wyjaśnię. Jestem tutaj z rozkazów emperora, władcy Nero, żeby znaleźć kultystę. Jeśli powiesz mi prawdę, to powiem, to pozwolę ci żyć, ale jeśli mi kłamiesz, to wówczas strzelę tą strzałą w ciebie. Czy rozumiesz? Przysięgam, nie kłamałem. Chyba nie mamy dobrego startu. Więc zadam ci pytanie i oczekuję odpowiedzi. Rozumiesz? Dobra, jesteś niezrozumiały. Może dobiorę nasze przysłuchowa bardziej ostrożnie, jeśli bym był tobą. Czy zrozumiałeś? Dobra. Dziękuję. Powiedz mi, kim jesteś i co to jest za miejsce? Jesteśmy w małej społeczności z dziwnymi ludźmi, którzy są tutaj przez przypadek. Czemu nie opuścisz łuku i nie możesz go poszukać samemu? Bardzo miło z twojej strony. Chcesz mi opuścić gardę, tak? Powiedziałem, że jest kultystą, Quinctus. Że ktoś może być taki głupi, żeby go ryzykować chyba strzałę, żeby go chronić. Co to jest za kult? Nie graj ze mną w te gierki. Nie gram, nie interesuje mnie, jak uczcisz. Indoctrinating each other with your little mantras. The emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quintius did, those days are numbered. Dobra, władca mógł tolerować twoje wdzięki do tej chwili, ale do momentu, kiedy Quinctus coś tam zrobił, twoje dni są policzone. Ma złe myśli. Nie jesteśmy kultystami. Ty tak mówisz. Ale skoro nie jesteś kultem, to czemu utrzymujecie to miejsce w sekrecie? Nie, tutaj to nie sekret, tylko wszyscy tu jesteśmy uwięzieni. Czyli przyznajesz, że nie możesz tego miejsca opuścić. No, możemy skłamać, możemy też powiedzieć coś innego. Nie możemy tego puścić, my nie możemy tego puścić fizycznie. Grozisz mi? Ci nie pomoże. Grożenie mi ci nie pomoże. Wielu ludzi cierpie za grzechy jednego. To jest jakaś mantra, którą wierzysz? To nie mantra, to ostrzeżenie. Dla mnie bez różnicy. Zostałeś zindoktrynowany tym nonsensem. Teraz powiedz mi, skąd macie tyle złota, że zrobiliście tyle złotych statuł? To są osoby, które zostały zamienione w złoto za karę. A więc też czcicie ludzkie ofiary. Wasi ludzie mnie obrzydzają. To nie my ich zmieniliśmy w złoto, robią tobie to bogowie i nie wiemy, którego z nas. Oczywiście, że tak. Twoje najlepsze wytłumaczenie na to robią to bogowie. Dla mnie jest to oczywiste. Sekretna świątynia indoktrynacji, mantry ludzkich ofiar, kult. Nie mam wątpliwości. Is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quinctus is. Mogę mu pomóc powiedzieć, że jest Quinctus. Nie zmarnuj tego. Ale my nie wiemy, gdzie on jest. I tak się nie urodzimy i tak. No więc... co mogę ci powiedzieć o Quinctusie? Co możemy powiedzieć? Między 40 a 50 lat, jedno różne oczy, jedno zielone, drugie niebieskie. The emperor says he and his cult, your cult,
Władca powiedział, że on i cały kult, który jest odpowiedzialny za spalenie połowy Rzymu, dobra, co wiesz o pożarze Rzymu? Wszystko, w co ja wierzę, to to, że nasz władca, imperator, wierzy, że on jest winny. Czy twoje ostatnie pytanie? Czy masz mi sobie powiedzieć, on jest, czy nie? Nie mam pojęcia, nie mogę ci pomóc, ponieważ nawet nie wiem, kim on jest. Czyli jesteś dla mnie bezużyteczny. Czy masz jakieś ostatnie słowa? Powiedziałeś, że nie zabijesz mnie, jeśli powiem ci prawdę. I na to jest bardzo proste rozwiązanie. Kłamałem. A jeśli chcesz znać odpowiedź, przed śmiercią to ona. Jak skończę z tobą i z Quintusem, zabiję każdą osobę zdenerwowaną tutaj. I będę się cieszył z tego. No i właśnie mamy teraz jedną z mechanik tej gry, czyli wszyscy będą cierpieć za grzechy jednego. Jak widać, musimy stąd uciekać po prostu, żeby nas nie zabili, bo widzicie, te złote posągi ożyły, przynajmniej nie wszystkie, i zabijają ludzi. Tak to właśnie wygląda. My musimy teraz uciekać właśnie do tej kapliczki, w której byliśmy na początku. Więc sobie do niej uciekniemy. Nie wiem, czy to jest dobra droga. Chyba dobra. Ale teraz tam się nie dostanę, bo nie mam. Bo nie mam tyrolki, którą potem da się zdobyć, ale tak się też da, widzę, da przejść. No i tutaj leży Sentius już taki dosyć, że tak powiem, zmęczony życiem. Nie zmienia przy sobie, więc włazimy jeszcze raz tutaj do tego miejsca. No i się przenosimy w czasie. Co ciekawe, przenosimy się jeszcze raz do tego samego miejsca, do tego samego czasu. Czyli to jest tak jakby pętla w czasie swoją drogą. I tutaj, no zobaczcie, mamy tutaj tą osobę. Witam, przyjacielu. Jestem Galerius. Dobra, to już było. I jestem dziełem 4. My już tą rozmowę kiedyś prowadziliśmy. Nie sądzę. Nie widziałem cię nigdy przedtem w całym moim życiu. Twoje imię to Galerius i chcesz mi zaproponować zobaczenie się z Sentiusem, żeby mógł mi powiedzieć więcej o złotej zasadzie. Jak dużo musiałem wypić wczorajszego dnia. Sorry, że ci przeszkadzał. Nie ma problemu, muszę iść. Dobra, więc jak widzicie... i właśnie on mi dał właśnie teraz tą tyrolkę całą. No, przyjmij tylko do doliny i będziesz mógł za pomocą mnie zjeżdżać. Będzie szybsze to niż chodzenie. But don't worry, it's completely safe. Tak, pływanie w rzece jest całkowicie, znaczy w jeziorze jest całkowicie bezpieczne. Dzięki, będę się zbierał. Do zobaczenia. Jak widzicie, tutaj tak to wygląda, że on nie do końca ogarnia, znaczy, że my pamiętamy wszystko, a tutaj ludzie tylko jakby są w tej pętli uwięzieni, a my możemy się przenosić między tymi pętlami. Tak to właśnie się prezentuje. Skąd tutaj jesteśmy, to może sobie pójdziemy jeszcze raz do tego miejsca i pokażę wam teraz, jak to będzie wyglądać w tym miejscu jeszcze raz, jak możemy tutaj to rozwiązać. Obstawiam, że to będzie jedna z głównych mechanik tej gry, czyli takie właśnie... Widzicie, tutaj ono znowu jest. Możemy teraz jej powiedzieć po prostu, żeby tam do tej kapliczki nie szła. Dobra, wiemy, że musi coś zrobić, że tam jest bandyta w łaźni, co ma złotą zasadę. Co mogę zrobić? On tam jest, gdzieś tam jest. Muszę się ukryć. Znajdź mnie w tamtej kapliczce. Ja mogę powiedzieć teraz, nie idź tam. Czemu? Po prostu mi zaufaj. Dobrze. Więc ukryję się w piekarni zamiast tego. Proszę bądź ostrożny. Zamiast teraz się ukrywać tutaj, to się ukryje gdzieś tam dalej w piekarni.
A my teraz możemy tutaj porozmawiać sobie jeszcze raz z tym Adytą. I możemy mu powiedzieć po prostu, żeby pobiegł właśnie do tej świątyni, znaczy tamtej kapliczki. Stop right there. I'm looking for Tiberius. Dobra, to już było. Możemy powiedzieć po prostu, że się ukrywa w drugim budynku po lewej stronie. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now. But pozwolę ci żyć. Don't cross again. Chyba, że mnie nie okłamałeś. No. No i teraz sobie ona zobaczy, że on tam wbiegnie do tego budynku i tam się zawali na niego. Tak, można ten problem właśnie rozwiązać, tylko to trochę, widzicie, trochę trwa, ale jest to rozwiązanie całkiem pożyteczne, przynajmniej tak mi się wydaje, tak mi się udało dojść, jak grałem samemu. Tam jeszcze parę innych rzeczy, bo sobie pograłem w to trochę dłużej. No tutaj jest ta właśnie główna tabliczka. Nie, tutaj wejdzie sobie teraz. No tam oczywiście wchodzić nie będziemy, bo jest to dosyć ryzykowne. Curse you, cultist. Bądź przeklęty, kultysto. Nie możemy zabrać w takim razie. Mamy łuk drewniany, udało się zdobyć łuk. Bounty notice, czyli nagroda za no, prawdopodobnie zamordowanie tamtej osoby. Tutaj mamy z rozkazu imperatora Nero. No, po prostu trzeba go zabić w takim wielkim skrócie. Że jest około. No tutaj jest cały jego opis, to było w chwilę temu opisane. Zabieramy 10 strzał z piórami i denar jeden. Dobra, to było w tym odcinku na tyle. 31-32 minuty, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.